Chcę mówić dzisiaj o pasjonatach. O tym w ogóle, kim oni są, wiecie. Ja bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, oni mówią do mnie, że im się nie chce, że coś narzekają, że nie rozumieją w ogóle, dlaczego są tacy leniwi. Często jest tak, że człowiek albo nie ma pasji, albo ją zgubił. Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy w czasie tego słowa doszli razem do jednego przekonania, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pasja jest tylko dla prymusów na szóstkę, czy pasja to jest tak zwany absolutny must have dla każdego wierzącego człowieka. Chcę, żebyśmy rozwiązali tą sprawę. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie jak z kimś rozmawiam, to ludzie nie mają tego przekonania, czy to jest takie istotne. Że to jest bardziej dla wybranych. Ale przejdziemy sobie przez różne rzeczy. Chcę zacząć, żeby pokazać wam w ogóle perspektywę Bożą w kilku takich aspektach z tym związanych. Zacznę od objawienia Jana 3, 16-18. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzie nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, byś nią namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. Co to jest? Bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. To jest przeklęty w życiu wielu chrześcijan moment wyzerowania. Ludzie przychodzą najczęściej do Boga z potrzebami. I to nie jest absolutnie złe, tak? Przychodzą z poczuciem jakiegoś braku, czegoś nie ma, jest jakaś potrzeba, tak? Nie mam pracy, chcę mieć pracę. Nie mam męża, chcę mieć męża. Nie mam tego, chcę mieć to. Boję się o to. Zaczynają sobie z tym Bogiem żyć i przychodzi ten moment, że rośnie ich poczucie bezpieczeństwa. Już się nie boję. Już nie walczę od 20 do 30, żeby przetrwać. Nawet coś tam mi zostaje po tym 30. Już jest okej. Już jakoś sobie lecę. I ten moment dla wielu osób powoduje, że stają się letni. Letniość staje się jak gangrena. Jak zaraza. Uważam osobiście, że to jest klątwa wielu chrześcijan, wiecie? I teraz z nią związane są, ja to sobie mówię o tym jako choroby współtowarzyszące. Pierwszą z nich jest nijakość. Żaden. Jak wielu chrześcijan jest żadnych. Takich w ogóle wyrwany, wycięty z tłumu, bez twarzy, nie? Taka ciemna twarz. Członek masy. W kościele jestem. W kościele jestem. O, to mój kościół, on tu ma nazwę, on ma brand. Ale sam jestem w ogóle nijaki. Nijaki. Druga choroba współtowarzysząca to byle jakość. Byle by zrobić. Wiecie, to już, ja już dzisiaj abstrahuję, nie chcę wchodzić o intencje, bo to czasami, żeby się, nie wiem, przypodobać pastorowi, innemu człowiekowi, cokolwiek, tak, ale nie zależy mi w ogóle, a tam. To co mówił Mateusz, nie widzę go, albo a propos robienia rzeczy, jest. A propos robienia rzeczy jak dla Pana. O rozlazłość. Wiecie, ja znam bardzo dużo ludzi ze świata, którzy są 1000 razy lepiej zorganizowani niż większość chrześcijan. No i znaleźli tacy, nie wiem. Ale ja nie wiem. Ale no, będę się modlił. Ale ja nie wiem. I za tydzień, i za dwa, i za miesiąc, i tak dalej. Niezdecydowanie. No i można tych chorób współtowarzyszących wymieniać więcej. To jedno spojrzenie. Drugie spojrzenie.
Ewangelia Mateusza 11, 8, 12. Jezus pyta, a co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty ubranego? Wiecie, i to słowo, w ogóle, wiecie, słowo jest wielopłaszczyznowe. Je można proroczo oglądać w wielu aspektach. Człowiek w miękkie szaty ubrany, to właśnie między innymi też taki człowiek bez pasji. Taki człowiek, który nie żyje życiem poświęcenia. Tak byśmy to mogli określić, ale ja to rozwinę dalej. No Jezus mówi, oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Kogo mógł posłać? Pasjonata. Kto by się na to zdecydował? Kto by się odważył wyłamać z tłumu, z wszystkiego, co jest, tak? Zaprawdę opowiadam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają, zdobywają. Wiecie, to ostatnie zdanie, pamiętam jak się nawróciłem i zacząłem czytać Ewangelię. Ewangelia Mateusza była pierwszą Ewangelią, którą czytałem. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Ja miałem taki obraz w ogóle Boga, że jak to gwałtownicy zdobywają Królestwo? Ja przeczytałem wszystkie tłumaczenia i wszystkie komentarze, ktokolwiek się wypowiedział. Ja zakładam, jak już słyszałem w nauczaniach, że są błędy w Biblii, tu jest na pewno błąd. To jest niemożliwe, tu jest na pewno błąd. Jak to gwałtownicy? No nie, to nie można być cholerycki, choleryk jakiś, czy coś. Nie pasuje, to nie do Boga, nie? Taki miałem obraz, ale tam wyraźnie jest napisane, że kto porywa, zdobywa królestwo? Gwałtownicy. Kim jest gwałtownik? Pasjonatem. W ogóle pasjonat, słowo, pochodzi od słowa porywczy. Porywczy. Nie ktoś, wiecie, mięciutki, wycofany. Porywczy. To pasjonaci zdobywają i porywają królestwo. Pasjonaci. Ewangelia Łukasza 12:49. Jezus mówi tak. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Ej, jakże bym pragnął, aby płonął. Czy on powiedział, kaszankę przyszedłem rzucić, abyście się nażarli? Albo, przepraszam, dla bardziej wybrednych, steka? Steka szukajcie przede wszystkim. Ogień przyszedłem rzucić. Pierwszy raz, jak zrozumiałem to słowo, to mnie trzepnęło tak, że mnie cofnęło. Ogień przyszedłem rzucić. Jakże bym chciał. Ludzie się zastanawiają, jaka jest wola boska. No taka, żeby płonął ogień, który rzucił. Żeby płonął. Taka jest jego wola. To chcę widzieć, że ogień, który rzucił, żeby płonął. Ewangelia 3:11. Jezus mówi, ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu. Nie Jezus, tylko ten, Jan. Ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Czy modliłeś się w ogóle kiedyś? Nie pytam jak, bo nie pytam o formę. Czy modliłeś się kiedyś o chrzest ogniem? Czy tego zechciałeś? Wiecie, bo z jednej strony chrzest ogniem to jest namaszczenie do wykonania zadania, ale z drugiej strony to jest też rozniecenie w sobie ognia. Czyli to jest w ogóle, to jest rozniecenie w sobie pasji. Bo obie te rzeczy są tak naprawdę ze sobą połączone, nie? I teraz chcę, żebyśmy trochę przeanalizowali. Ja pokopałem sobie też w różnych świeckich materiałach. Zainteresowało mnie w ogóle to, jak zacząłem badać, co świeccy naukowcy odkryli w zakresie pasji. Bo prowadzą takie badania. Odkrywają, że życie w ogóle bez pasji człowieka jest jałowe. Że
to pasja powoduje, że człowiek staje się ponadprzeciętny, tak? Zaraz wam przeczytam. Przeczytam wam. Parę ciekawostek na ten temat. Udowodniono, że pasja wiąże się z kreatywnością człowieka. Ludzie doświadczający życia z pasją, i to teraz wam cytuję konkretny zapis, który znalazłem, część z nich sobie tłumaczyłem w ogóle, bo nie były po polsku, doświadczający życia z pasją są wyzwoleni, autonomiczni i niczym nieograniczani, dzięki czemu są w stanie otworzyć się na nowe idee i możliwości. Pozytywne emocje wyzwalane przez pasję pobudzają u nich procesy twórcze. Od tego zacząłem sobie grzebać, wiecie, od tego zacząłem sobie w ogóle analizować i zacząłem się koncentrować w ogóle, co charakteryzuje pasjonata. Co go wyróżnia? Kim on jest? Po pierwsze, każdy pasjonat będzie człowiekiem skoncentrowanym na zadaniu. Ja, jak czytam sobie coraz bardziej słowo i coraz bardziej przeglądam się na życie Jezusa, to ja widzę, że on jest przykładem człowieka bardzo zadaniowego. Jezus tak naprawdę od momentu, kiedy uświadomił sobie, kim jest, i od momentu, kiedy uświadomił się sobie, co jest celem jego życia, wszystko podporządkował pod realizację tego celu. Zajmował się tylko tym. Zajmował się tylko tym. Był nie wchodził w tematy. Zobaczcie, jak często chcieli go sprowokować do tego, żeby zajął się czymś innym. Żeby wszedł w jakąś bocznicę. Nie robił tego. Człowiek, który jest pasjonatem, to człowiek, który jest zdyscyplinowany. Zdyscyplinowany. Ja ostatnio mówiłem akurat w Białymstoku o tym, bo to też widzę na przykład takie dwa rowy. Ludzie, jak podchodzą do dyscypliny, to często występują właśnie dwa rowy. Jeden jest taki, że ludzie, o wiesz, ja tutaj tacy wolni strzelcy, hipisi duchowi, nie? Ja mam Ducha Świętego generalnie, ja tam niczego nie potrzebuję, tutaj dam sobie rady, po co mi tam dyscyplina i tak dalej. To jest jeden rów. Ale drugi rów, wydaje mi się, że nawet bardziej groźny, to jest taki, że ludzie wchodzą w dyscyplinę, ale ja to nazywam sobie roboczo dyscypliną prawa, a nie dyscypliną łaski. To jest związane cały czas z tym, że jest poczucie jakiegoś braku i jest jakiś lęk. Jak czegoś nie zrobię, tak, to Bóg mnie nie pokocha. To się ode mnie odwróci. To przestanie mi błogosławić. Muszę coś robić, bo inaczej to ja nie wiem teraz, może do nieba nie pójdę. I to są ukryte często rzeczy, ale jak się pracuje z ludźmi i rozkłada na czynniki pierwsze, to często to wychodzi. I mówię o tym dlatego, że owoc jest tego taki, że jak człowiek nie przerabia tego, nie żyje jednocześnie z łaską, jakby nie rozumie, kim jest, nie przeżywa swojej też tożsamości, to mu zaczyna ciążyć w którymś momencie. Zaczyna się wywalać w tym, w tej dyscyplinie. Ale to nie znaczy, że dyscyplina jest zła. Dyscyplina jest bardzo dobra. I każdy pasjonat będzie człowiekiem mega zdyscyplinowanym. Tylko będzie po prostu wiedział, kim jest. I nie będzie tego robił z poczucia tego, że by się komuś przypodobać, żeby coś tam ugrać dla siebie, nie? Będzie to robił, bo to on cały. Pasjonat to osoba, która jest gorliwa. Wiecie, pasjonata, nie trzeba stymulować. A weź, zrobiłbyś to czy tamto. No nie. Nie, to nie taka osoba, tak? Pasjonat to człowiek, który jest poświęcony, całkowicie poświęcony, dedykowany. On jest oddzielony w ogóle z innych rzeczy do tych rzeczy. Ale dalej, pasjonat to też osoba, wiecie, która jest nieustępliwa. Nieustępliwa. Fanatyczna wręcz. Fanatyk. To nie jest ktoś, w sumie wisi mi to, odpuszczę. No nie! Jak wisi mi to? Jak jestem tego pasjonatem? Jak to możliwe, tak? Jest nieugięty w tym, co on robi. Nieugięty jest. Więc automatycznie jest też bardzo zaborczy w tym. Ale jest też jeszcze jedna cecha. Jest inny. Jest inny niż wszystko i niż wszyscy. Każdy pasjonat jest inny. Każdy. Każdy jest inny. Wiecie,
Pasjonat w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, że pasjonat nie zadaje zbędnych pytań. A czemu? A po co? A może w środę? Bo dzisiaj tak chmurki naszły. Nie? Może w środę. Nie? No nie zadaję takich pytań, tak? Wiecie, realizacja pasji dla pasjonata jest taką samą realizacją potrzeby jak jedzenie, spanie, wypróżnianie się. To jest realizacja normalnych potrzeb, taką samą potrzebą. Wiecie, bo pasjonat ma tak, że on i jego zadanie to on sam. To jest jedna całość. Jedna całość. To nie jest zadanie zewnętrzne. To nie jest zadanie zewnętrzne. On się zaczyna z tym zżywać. Teraz trudno jest rozdzielić pasjonata od pasji i od zadania do wykonania. Ta pasja jest spoiwem często. Spoiwem. To ona też powoduje, tak? Że człowiek płonie. To ona go też zasila. I to, co jest też ważne i bardzo często niezrozumiane, to to, że pasjonat jest nieprzewidywalny. No nieprzewidywalny jest. Naprawdę. Nie da się go zamknąć w ramię. Weź pasjonata, zamknij w ramię. Zamknij go w ramię. Weź go sformatuj. Powiedz mu, ale dlaczego o tym mówię? Bo przecież wiele osób tak chce zrobić. Wiele osób nie czuje się bezpiecznie, na przykład przywódców religijnych. Nie czują się bezpiecznie, jak pasjonat przy nich powstaje. Dobra, to dam ci ten kawałek podłogi, tutaj masz, ale tu się nie wychyla, nie? Tu cię sformatuje, tak? Będziesz mógł tam po prostu w takim zakresie robić to czy to, mówić to czy to. Ale to pasjonat. Wiecie, Julita ostatnio mówiła świadectwo a propos Tomka z Białegostoku, nie? Nie będę tego powtarzał. Regularnie po prostu wziął odpowiedzialność i chodzi sobie, głosi Ewangelię na swoim osiedlu, ale coś wam powiem, bo tak podzielę się wam, jak funkcjonujemy tam od kwietnia zeszłego roku. Od kwietnia zeszłego roku za każdym razem, jak jesteśmy w Białymstoku, a jesteśmy dwa dni, za każdym razem robimy ewangelizację. I powiem wam tak. Dwie. Tomek był zawsze. Chłopak, który ma niespełna 18 lat, nigdy mi nie powiedział, że wiesz, tu jest jakiś problem ze szkołą, z czymś tam, czy coś. Zawsze był przed czasem. Nikt go do niczego nie wypycha, nie stymuluje. Wiecie, co teraz zrobił? Tak a propos sformatowania ludzi. Chyba mogę o tym powiedzieć, nie? Zapisał się do Świadków Jehowy. Chodzi na spotkania. Sporo się dowiedzieliśmy, jak wyglądają. Spotkanie trwa godzina 45. Słucha i rozmawia jeden na jeden. Ostatnio kładł ręce na panią, modlił się, bo mówi, że o tych, co są długo, to tak trudniej trochę, bo są tacy bardziej zawzięci, ale o tych, co są tam niezbyt długo, to oni oddają mu tam autorytet, on się modli w imieniu Jezusa i tam w ogóle. Pasjonat. 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 Sformatujesz to? Przewidzisz to? Nie. Po prostu żyje tym. Myśli o tym, tak? Wiecie, to pasja sprawiła, że Jezus, jak wjechał do świątyni, to powywracał stoły. Pasja. Pasja. Wszedł, zobaczył, co się dzieje. Się nie zastanawiał. Czy to kogoś urazi? Czy to... Nie zastanawiał się. To pasja doprowadziła do tego, że Jezus poszedł na krzyż. Jakby nie był pasjonatem, to miał tysiące powodów, żeby się zatrzymać. Żeby troszeczkę wyhamować. Kto normalny po ludzku? Kto normalny uwierzy, że zmartwychwstanie? Że to o nim w ogóle, że jest Mesjaszem? Tylko pasjonat. Tylko pasjonat. I to, zobaczcie, i to ta pasja
też spowodowała, że Jezus był tak cały czas skoncentrowany na zadaniu i zdyscyplinowany. On w ogóle, wiecie, nie schodził z kurcy. Nie wiem, taka historia na przykład, nie? Tam Jezus pomnożył chleb i ryby. No i wszyscy tam mówią, super. W jeden tam się 7 000 nakarmiło mężczyzn, drugi 5, nie pamiętam nawet ile, nie? I liczą, ile mogło być kobiet, ile mogło być dzieci, ile koszy. Zostały statystyki, tak, nie? Jak Arka Noego, jakie miała długości. To jest ciekawe, co tam zaszło. A zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która jest. Co Jezus zrobił po tym, jak się to dokonało? Tam jest napisane tak. Pomnożył, oni się nażarli, a on poszedł się modlić. Poszedł na odosobnienie. On wiedział, co on chce. On miał, dyscyplina była tak w niego wbita. On w ogóle wiedział. Wiedział. I teraz to pasja, chcę, żebyście zaczęli, że właśnie to pasja rodzi pionierstwo. Pasja. Rodzi twórczość i rodzi kreatywność, czyli to, co też w tych świeckich badaniach zostało wykazanych, tak? I też przeczytałem jeszcze takich parę innych rzeczy a propos, które znalazłem. Ludzie nie posiadający w życiu żadnej pasji. To wszystko, co teraz wam przeczytam, jest na podstawie badań naukowych. Ludzie nie posiadający w życiu żadnej pasji częściej doświadczają negatywnych emocji, lęku oraz fizycznych objawów różnych chorób. Negatywnych emocji, lęku oraz fizycznych objawów różnych chorób. W ogóle zauważyliście, że pasjonat nie ma czasu myśleć o chorobach i o lęku? W ogóle nie ma czasu. Nie ma, w ogóle nie ta konstrukcja jest. To nie ta konstrukcja. W ogóle... Dalej. Człowiek, który posiada pasję, ma lepsze samopoczucie, pozytywny nastrój i wyższe ogólne poczucie szczęścia. Tak? Zaangażowanie w działania wynikające z pasji może wpływać na obniżenie ciśnienia krwi, poziomu kortyzolu, a nawet obwodu pasa. To ostatnie mnie rozwaliło. Ale to są wyniki badań naukowych. Badania wykazały, że posiadanie pasji wpływa na dobre samopoczucie i satysfakcję życia, i teraz niezależnie od wieku i płci. Niezależnie. Czy to ktoś jest dzieciakiem, czy ktoś jest już starcem i myśli, że już jest teraz na jesień życia. Kiedy posiadasz pasję, to co wszystko wam teraz czytam, to są zdania wycięte krok w krok z różnego rodzaju opracowań. Kiedy posiadasz pasję, przestajesz szukać motywacji. Nie jest ci już potrzebna, bo to pasja stanowi twoją siłę napędową do działania. Teraz tak, inna rzecz. Biolodzy twierdzą, że mózg człowieka z natury jest leniwy, ponieważ pozwala mu to generować tam taką niekoniecznie bardzo dużą ilość energii, która jest niezbędna jakby do funkcjonowania organizmu. Więc zobaczcie, mózg człowieka samoczynnie nie będzie poszukiwał pasji. Nie będzie. Nie przydarzy się nikomu pasja. To nie tak. To nie tak się odbywa. Nie jesteśmy tak zaprogramowani, nie jesteśmy tak zbudowani, żeby to się nam samo przydarzyło. I ostatnią rzecz, którą wam przytoczę z tych badań, to akurat taki psychiatra europejski znany, podobno w tym świecie, nie znam ich wszystkich, ale podobno wybitny autorytet, dowiódł, że odnalezienie w sobie pasji nie tylko stymuluje rozwój psychiki człowieka, ale prowadzi go do tego, do stawania się indywiduum, unikatem, nieporównywalnym z niczym i nikim innym, wyjątkową jednostką, która się staje odrębną, ale kompletną całością. Zobaczcie. Oni nie mają tego zobrazowanego duchowo. To nie są ludzie wierzący. Oni robią badania i oni to widzą. I oni to widzą, co my jesteśmy w stanie w ogóle w słowie wyczytać. Co my jesteśmy w stanie w ogóle w komorze usłyszeć. Tak? Rozwaliło mnie to, tak? Jak przeczytałem sobie, że nieporównywalną z niczym i nikim innym, wyjątkową jednostką, która staje się odrębną, ale kompletną całością. Mówię, wow. Mocne rzeczy, które się pojawiają. I teraz, jeszcze jest jedna rzecz, która była też napisana. Można powiedzieć, że pasja jest jak wewnętrzny ogień, to naukowcy powiedzieli. Jak wewnętrzny ogień, dzięki któremu życie nabiera większego sensu, wyrazistości, smaku, wyrywa z butów stagnacji i rutyny.
Pasjonat to miłośnik, fanatyk, wielbiciel. A wiecie, jakie jest jeszcze inne słowo, które określa pasjonata? Psychol! Psychol, naprawdę! No psychol, no tak! Ja kiedyś sobie to analizowałem, to stwierdziłem, że w ogóle okej, to w sumie nawet komplement, nie? Jak ktoś ci pisze, że jesteś psychol. No tak, ale zastanówcie się, bo teraz wszystko próbuje gdzieś tam człowieka sformatować. A teraz jeśli żyjesz pasją, jeśli ty jesteś pasją, ta pasja przez ciebie, ona się będzie wylewała. Nie będziesz zwracać uwagę na to, co ktoś pomyśli, co kto powie. Ja w ogóle powiem wam, że nasila mi się to coraz bardziej, ale w ogóle przestałem, takie sobie zrobiłem wewnętrzne analizę i założenie, że w ogóle przestałem skupiać się na tym, co powie o mnie człowiek. Dlaczego? Bo wierzę w to, że jest namaszczenie na słowie, które uwalniam. I że to słowo i to namaszczenie wykona robotę. Ja się nie muszę na tym koncentrować. Ja nie mam kwadratowej głowy teraz takiej, żeby myśleć o tym, jak on to odbierze. Nie mam. Ale opowiem wam coś, bo tydzień temu mieliśmy dotyk nieba w Białymstoku. Bardzo intensywnie ostatnio żyjemy, ale akurat było tak, że też chcieliśmy tam ugościć z noclegiem. Byliśmy godzinę wcześniej. Położyliśmy się tam godzinę przed dotykiem poleżeć. Wita sobie otworzyła Biblię, sobie czytała, a ja leżę. Wali mi serce. Jestem najarany i mówię do Julity, mówię, wiesz co? Mówię, jestem podekscytowany. Ona mówi, cicho, nie przeszkadzaj, bo se czytam. Ja mówię, a jestem tak nakręcony, mówię, jak nastolatek, mówię, w ogóle serducho mi wali, w ogóle cieszę się, mówię, w ogóle całym sobą, wiecie, bo wziąłem odpowiedzialność za to miasto w ogóle. Cieszy mnie to. Przyjeżdżają ludzie, nasi ludzie w ogóle. Więcej ludzi usłyszy Ewangelię. Ludzie będą uzdrawiani w ogóle. No w ogóle, wiecie, no, jest to we mnie. I ja mam 44 lata, leżę na łóżku, mogę odpocząć, a ja cały chodzę w ogóle, wiecie. To nie chodzę, bo się denerwuję, nie chodzę, bo jestem, nie wiem, bo jakiś lęk przychodzi. Ja jestem podjarany, mam emocje w ogóle wykręcone, nie? Mówię, kurczę, no ale to chyba tak musi być. Chyba tak musi być. No bo ja tym żyję. No to jak mam tym nie żyć? No cieszę się z tego, no. Cieszę się z tego, przeżywam to. Ale wiecie, to daje też konkretne owoce, bo Tomek z Radkiem poszli sobie tam wcześniej chwilę na rynek i mówią, wiesz co, takie było dziwne dla nas, że tam weszliśmy i tak lekko jest. I od razu przyszła im świadomość, tak, mówią, że jest apostolska robota, że widać owoce tego, co są wykonywane. I ludzie później przychodzili i mówili, że lekko jest. Jest praca wykonana. Praca. Od zeszłego kwietnia, tydzień w tydzień, czy co dwa tygodnie, różnie się układało, ale jak przyjeżdżaliśmy, zawsze szliśmy i głosiliśmy Ewangelię. Trzon ludzi, którzy nawet, wiecie, robiliśmy założenie, nawet jak nie będzie żadnego człowieka tam, to będziemy obmadlać miasto. Będziemy tam stać i będziemy proklamować, bo tym żyjemy. Tym żyjemy. I to już ma przełożenie w rzeczywistości duchowej, to kształtuje też charaktery i pomaga w ogóle rozwijać i rozumieć pasję, tak jakie są później owoce, na przykład takie, właśnie takie, że Tomek idzie do Świadków Jehowy. Czy ktoś mu o tym mówił? Czy ktoś mu na to wpadł? Nie. Ma czas, w ogóle żyje tym, tak? Mówi, okej, to ja pójdę, tak? I teraz zobaczcie, skoro pasjonat jest fanatykiem, to każde ucywilizowanie go przeczy pasji. Jak zaczynaliśmy dzisiejsze nabożeństwo, było więcej osób. Zobaczcie, nie? No i teraz, i co? I mamy śpiewać, żeby im było miło, tak? Bo jedni przyjechali z tego kraju, drodzy z tamtego, bo miło, fajnie, no ale chodźcie do nas, no fajnie jest. Nie. Nie tego szukamy. Nie tego chcemy. Nie tego chcemy. Ale wielu ludzi by chciało to ucywilizować. Nie możecie tak zrobić. Dlaczego włączyłeś metal? Dlaczego włączyłeś, nie wiem, tam było, no wszystko tam było dzisiaj, nie? Dlaczego to włączyłeś? Jak tak w ogóle? Pana uwielbiamy. Jeszcze w krótkich spodenkach wszyscy przyszli w ogóle. No tak. 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 Ucywilizujmy. Ale słuchajcie, bo to jest ważne.
Bo tak naprawdę nawet nieświadomie ludzie, którzy są blisko, próbują człowieka zarzucić mu jakieś homonto. Jakieś jak ktoś coś postrzega, to teraz będzie w ten, z tej perspektywy mówił. Nie, ja w ogóle, wiecie, na przykład ja jestem, jak słyszę takie rzeczy, nie wiem, o Jachowych, czy o czymś, ja w ogóle, no po prostu mnie to mega rozwala. No ja jedyne, co mogę zrobić, to pomóc komuś rozniecić w sobie pasję. A gdzie go to zaprowadzi, ja nie wiem. I ja nawet nie chcę się w tym temacie wypowiadać. Zobaczcie, człowiek płonie i płonie wszystko wokół niego. Nie? Aaaa! Nie uda się ucywilizować. Nie da się. I nie trzeba myśleć o tym. Nie chodzi mi o, wiecie, o pajacowanie, czy robienie życia. Nie, nie. Człowiek, który będzie pasjonatem, nie będzie pajacował. Nie będzie pajacował, on będzie po prostu szedł. Będzie szedł i będzie robił. Zobaczcie, a propos tego, że Druga Królewska 10:16 potem rzekł: jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana i pozwolił mu jechać z sobą na swoim rydwanie, tak? Pasja dla Boga zapala innych. Ona zapala, tak? W ogóle pasja do czegokolwiek zapala innych. W ogóle tak jest z pasją, nie? Zobaczcie, to pasjonaci są liderami, którzy ciągną ludzi za sobą. Hitler też był pasjonatem. Na przykład pasjonatem palenia Żydów. Na przykład. Ale pasjonatem, dlatego pociągnął ludzi za sobą. Liderzy są pasjonatami. Bo inaczej to jest miałkie. To nie wytrzyma żadnej próby. Drugie potwierdzenie, 2 Koryntia 9:2. Paweł mówi: znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Pasja przenosi się na inne osoby. Jest w stanie zapalić. Ale wiecie, co jest najfajniejsze, że właśnie to ten wewnętrzny ogień powoduje, że zawsze ci się chce. Zawsze ci się chce. Nieważne, spałeś, nie spałeś, ciężko, nie ciężko, ci się chce, pada, nie pada, okoliczności się zwalają na łeb, ale ci się chce, mi się chce, w ogóle nie ma takiego, nie chce mi się, tak, chce mi się cały czas. Tylko że dzisiaj jest tak, że szeroko rozumiane chrześcijaństwo szuka właśnie strefy komfortu. Strefy komfortu w życiu, strefy komfortu na uwielbieniu, wszystkiego. Wiecie, że już wiele razy o tym mówimy. Forma uwielbienia, jaka jest teraz, jest adekwatna do tych czasów. Do tych czasów, w których żyjemy. Ale 300 lat temu nie było takich instrumentów. I co? I oni nie uwielbiali? Czy to się zmieści w naszych umysłach? Czy jesteśmy w stanie przekroczyć jakąś granicę? Czy już mamy wszystko poreżyserowane, nie? I też chcę się podzielić z wami pewną prawidłowością, bo to też ważne jest, żeby to zrozumieć, żeby to zobaczyć. Nie pasjonat nie jest w stanie przejść jednej drogi do końca z pasjonatem. Nie przejdą razem. Często ludzie zaczynają coś robić razem i na pewnym stopniu ogólności jest tak, no co tam, będziemy królestwo głosić, nie? Będziemy, tak, kościoły założymy, no będziemy wierzyć, będziemy tam głosić Jezusa, no okej, tam fajnie, tam razem w ogóle, wiecie, ciaśniej, cieplej, generalnie spoko, popłyniemy w grupie. I się wydaje, że wszystko jest okej. I teraz pasjonat zaczyna robić swoje. Przekracza kolejne bariery. A nie pasjonat? Zaczyna: stary. To tak się nie umawialiśmy. To wiesz, to miało być tak. Tutaj zaśpiewamy coś dla Pana, nie? Jak to tak? Jak to tak? No jak to takie uwielbienie? No jak to tak? Co żeście włączyli dzisiaj? Co byście tu zrobili? Co to w ogóle jest?
dyskoteka, to kpina jest. Ile przywódców tak powie? Co to w ogóle było? Co ten Ceroński znowu wymyślił generalnie, tak? Przecież tak będzie. Nie? Tak będzie. A co jest owocem? Co ma być owocem dla wielu chrześcijan? Plastikowy produkt. Ze światełkami, było tak miło. Mikrofonik ładnie zbierał, światełko nagrał. O, jakie było fajne, miałem dreszcze. Nie takich owoców szukamy. Nie tego chcemy. Nie tego chcemy. I teraz zobaczcie. Niepasjonat zaczyna odstawać od pasjonata, tak? Przestaje go rozumieć. Zaczyna go nazywać heretykiem, czarownikiem. Przestaje go rozumieć. Dlaczego? Czego zabrakło? Pasji. Bo taki ogólnik. No fajnie jest, tam zgrupowaliśmy się w ramach tam społeczność, mamy w kościele, no to tam będziemy kościoły zakładać. Ale to nie pasjonat. Bo pasjonat się nie zatrzyma. Pasjonat, słuchajcie, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, gdzie się ma pasjonat zatrzymać. On będzie ciągle szedł. I będzie ciągle szedł i będzie dobudowywał do tego, co jest. Co jest? Okej. Okay. I teraz i dalej, bo on jest tym przesiąknięty. To jest całe jego życie. Całe jego życie. A nie pasjonat powie, ej, już wystarczy. Wiesz, mamy 50 osób w kościele, jesteśmy teraz takim drugim w mieście kościołem co do wielkości. Jestem, jako pastor jestem usatysfakcjonowany. Teraz mam taki fajniejszy czerwony krawat, nie? Bo tak wcześniej to nie, teraz mamy kamerę 4K, a wcześniej mieliśmy tylko 3D. Teraz jest tak dobrze, już nie musimy, wiesz, bo się, nie będziemy się władzy narażać w tym mieście, nie będziemy Ewangelii głosić, tak wiesz. Nie będziemy tak robić. I prawda jest właśnie taka, że sporo tych ludzi w tym miejscu, tych niepasjonatów, zakłada te miękkie szaty. Te miękkie szaty. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Nie mam potrzeb. Nie mam braków. Już się nie boję. Starcza mi. Są ludzie w kościele. O, nie uciekli. To teraz tak, żeby właśnie nie wycofali się dalej, tak? Zaczyna teoretyzować, nie? W pałacu swojego komfortu. W ogóle o mocy pasji, bo to chcę, żebyście też zobaczyli. 4 Mojżeszowa 25:11. Pinechas, syn Eleazara, syna Arona i tak dalej, kapłana, odwrócił moją zapalczywość o synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie. W ogóle w Biblii często, jak jest mowa o gorliwości, to są połączone rzeczy, jeśli chodzi, tak naprawdę chodzi też o pasję, bo to gorliwość jest jej częścią, tak? Tak, iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Pasja i gorliwość człowieka wierzącego jest w stanie zmienić zamysł Boga. Wiecie, my żyjemy w Nowym Przymierzu, trochę inne są zasady, ale chcę, żebyście to zobaczyli w ogóle. Jaką moc ma też pasja? Jaką ma moc? Że tych przykładów jest, szczególnie w Starym Przymierzu, kilka opisanych, jest ich trochę więcej. Pasja i gorliwość człowieka. Przecież pasjonat to musi być świr wiary. Świr. Psychol. No psychol. Przypowieści Salomona 8:17. A ci, którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. Dlaczego ludzie mówią, że nie słyszą Boga, chrześcijanie? Że nie znajdują odpowiedzi, tak? Wcale go nie szukają. Coś tam odbębniają. Ile razy ja słyszałem już w rozmowach z ludźmi. Modliłem się wczoraj i nic. Modliłem się. I nic się nie zmieniło. Modliłem się. Ci, którzy mnie gorliwie szukają, znajdą mnie. Czy jesteś pasjonatem szukania Go? Pasjonatem przebijania się? Pasjonatem odpowiedzi? Pasjonatem kontaktu? Pasjonatem. Porywczym świrem, który nie wyjdzie z komory, jak nie dostanie odpowiedzi. Nie wyjdę. Się nie obrazi. Nie obrazi się. Jezus był pasjonatem modlitwy. Dałem wam przykład chociażby z tą
rozmnożeniem chleba, ale inny przykład. Łukasza 22:34. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Co to w ogóle jest? Obraz czego? Modlitwy pasjonata. Na pasjonata też próbują naprzeć pewne rzeczy. Nie wiem dlaczego. Zawsze jak to czytam, to mi się przypomina jedną rzecz, którą powiedziałeś kiedyś w takiej modlitwie. Bo ona mi zawsze stoi jako kontra przed oczami. Tu jest gorliwa, wiecie, modlitwa, w ogóle walka, a tu Jezu, Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. Jakoś mi się to tak zawsze zestawia, nie? Ale to jako taki obraz, wiecie, podejścia wielu osób, że no tak, no, panie, ojcze, w imieniu Jezusa, żeby regułkę zachować, bo nauczyli, tak? Ja modlę się teraz o to. Jest? Nie ma. Nie działa. Nie działa. Nie wiem. Nie działa. Pasja modlitwy. Pasja. Pasja rozmowy. Rozmowy, kontaktu, przebywania. Pasja. Wiecie, tak naprawdę, a dzięki czemu Jezus wiedział dokładnie, gdzie ma iść, jak ma iść i mówił: niczego nie robię, czego nie widzę u Ojca, niczego nie mówię, czego nie słyszę u Ojca. Bo był tak skoncentrowany na tym i tak gorliwy, że wiedział. Wiedział, kiedy ma pójść na krzyż. Nie zastanawiał się, a to może dzisiaj jeszcze do Betanii skoczę, pomyślę. Nie, jakby żył tym. Był tym przesiąknięty. Rzymian 12:11. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, rozpaleni wewnętrznym ogniem, Panu służcie. Chcemy efektów Jezusa? To służmy ludziom z taką samą pasją, jak Jezus służył nam. Z taką samą pasją. I słuchajmy Boga z taką samą gorliwością, jak Jezus Go słuchał. Jeszcze jeden fragment wam przytoczę. Jakuba 3:5, to akurat on jest zazwyczaj cytowany jakby w odwrotnym znaczeniu, tym takim negatywnym. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jak wielki las zapala mały ogień. Pasję słychać. Słychać pasję. Język pasjonata jest w stanie wywołać wielki ogień. Wielki ogień. Język pasjonata. Jednego pasjonata. Jednego pasjonata. I teraz, jak się stać tym pasjonatem? Tak powiedziałem, ona sama z siebie nie spływa na nas z nieba, nie spada na nas z nieba od tak, że po prostu tam się przydarzyła mi się, tak? Pasja jest tym, co wybieramy. Na pasję się trzeba zdecydować. Dlatego poprosiłem was dzisiaj, żebyście sami sobie popatrzyli, co wybieracie? Co wybraliście? Na co się zdecydowaliście? Znacie zasady. Moc wpływa na decyzję człowieka, tak? Moc wpływa na decyzję. Wiecie, to, że Jezus chrzci ogniem, to oczywiście nie chodzi o to, że mamy się teraz religijną formułką jakąś modlić. Czasami to jest kwestia, wiecie, to bardzo różnie może brzmieć i wyglądać. Człowiek jest zdecydowany, czegoś chce, decyduje się zostawić, poświęcić resztę, mówi tak, mnie poślij, tak, ja idę, tak, chcę ich widzieć tak jak ty, chcę widzieć tak tych ludzi, tak chcę. Zostawiam wszystko, zostawiam to. Zostawiam to, świadomie. I pierwszy krok wiary następnego dnia, bo tego samego dnia. Pierwszy krok. I dalej drugi krok, i trzeci krok, od małych rzeczy zaczynając. Ale świadomie, tak chcę żyć. To jest moją pasją. To jest moja pasja. To jestem ja. Pasjonatami więc stajemy się przez decyzję, a tak naprawdę przez głębokie pragnienia i decyzje, które
podejmujemy, przez gotowość do poświęcenia w ogóle naszego, tak? I teraz, wiecie, to już nie teraz, ale w swojej komorze. Weź na tej kartce jeszcze, albo na innej kartce. Napisz, jak będziesz z tą kartką w komorze, bo pamiętaj, że mi to obiecałeś, czy Bogu to obiecałeś, bo tak się umówiliśmy. Napisz jeszcze, co jesteś w stanie poświęcić dla tej pasji. Tylko nie pisz wszystko. Bez sloganów. Zrób listę. Zrób listę. I płacz, jak potrzebujesz. Ja płakałem. Z jednej strony decydowałem, a potem wiedziałem, że muszę to ponazywać. Że jak nie ponazywam, to jest unik, hasełko. Wiesz, co zobaczysz, jak to zrobisz? Zobaczysz, na ile ufasz. Zobaczysz miarę swojej wiary. Na dziś. Bo to najgorsze to być, wiecie, przeduchowionym hipokrytą. Mocne hasła. To i to. A życie życiem. Zobaczysz. Masz przegląd siebie dziś. I teraz patrzysz dalej na tej kartce, na tą pasję. Jaki jesteś w związku z tą pasją. I teraz i możesz dalej decydować. Nie wiem, co z tym zrobisz. Ja nie wiem. Ale z tego miejsca, z tego punktu możesz wszystko. Zrobisz sobie taki punkt startu na dziś, tak? Jeśli jesteśmy ludźmi Królestwa, to nasze pasje, one będą dotyczyły spraw Królestwa, tak? Bo dom rozdwojony nie ostoi się. Dobre drzewo nie może wydawać złego owocu i tak dalej, i tak dalej. One będą. Ale nie chcę powiedzieć przez to, że cytując teraz przykłady, że każda osoba będzie głosiła Ewangelię Jehowy. Nie o to mi chodzi. To nie tak. Chodzi mi o to, że każdy z nas, jako ludzi narodzonych z Bożego Ducha, tak, on i tak całym sobą będzie skoncentrowany na wieczności i na tym też, kim jest. Ale zobaczcie, jeśli ktoś dostał objawienie i przekonanie, że jego pasją jest zarabianie kasy, jest robienie biznesów, to on będzie non-stop myślał o pieniądzach. Religia powie, że to w ogóle miłość do pieniędzy, w ogóle będą go tam uwalniać, będą mu tam mówić, ale on będzie myślał o tych pieniądzach, bo on jest ich pasjonatem. A rano będzie myślał, jak się tylko obudzi, to będzie jego komora. Komorę taką będzie miał. Że będzie myślał o tym, jak zarobić dzisiaj pieniądze, a wieczorem będzie myślał, ile gdzie ulokować, w którą służbę. Bo przecież nie buduje swojego królestwa. Ale będzie na tym skoncentrowany. Jeśli ma taką pasję, będzie tym żył. Jeśli ktoś odebrał przykład, że jego, nie wiem, życiem, powołaniem jest bycie wsparciem dla jakiejś osoby, dla jakiegoś człowieka frontu, to on będzie pasjonatem tego. Pasjonatem. Pasjonatem, nie wiem, gotowania, sprzątania, koszenia trawy, czegokolwiek, nieważne. Pasjonatem będzie tego. Pasjonatem. I on nie głosi Ewangelii. Ale ten człowiek, który jest z przodu, bez tej osoby nie jest w stanie głosić tyle, czy wpływać w ten sposób. My jesteśmy wszyscy naczynia połączone. Żeby ktoś mógł realizować swoje powołanie, jest potrzeba całej służby gdzieś tam wsparcia, która jest, umożliwienia, stworzenia pewnych warunków do tego, tak? Więc ja mówię o tym, że nasze cele, one będą skoncentrowane na szerzeniu Królestwa, ale bardzo różnie. Dlatego te pasje, to każdy musi sam zdecydować, jaką ja mam pasję. Jak ja chcę to robić? Ja nie zakładam, że wy tam będziecie pisali, nie wiem, o rzeczach niezwiązanych z szerzeniem Królestwa w takiej czy innej formie, ale nie chcę jakiegoś takiego religijnego myślenia.
Ale pasja. Pasja. Zaangażowanie. Zaangażowanie na maksa, tak? Wiecie, pasja ma dotyczyć różnych aspektów naszego życia. W ogóle to jest, coś wam też powiem a propos siebie, ale najpierw wam to przeczytam, że Rzymian 8:25, a jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, czyli czytaj, jeśli wierzymy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Czy oczekujesz z pasją, trwając w wierze? Ja miałem taką konstrukcję i taką głowę, że ja naprawdę przed swoim nowym narodzeniem funkcjonowałem w taki sposób, że ja na wszystko tworzyłem sobie takie drzewka, nawet jak ich je rysowałem. Budowałem sobie warianty. Warianty. I teraz, jeśli ja zrobię taki ruch, to są powiedzmy trzy inne możliwości. Ja miałem to wszystko w ogóle przemyślane. Dla mnie w ogóle konstrukcja życia w wierze to była, ona mnie naprawdę wyrywała z butów. No ale to początkowo, że jak sobie rośnie, to myślę, okej, okay, no żeby pójść do nieba, muszę uwierzyć. I później, jak zacząłem coraz bardziej się zagłębiać, mówię, okej, okay, czyli ja muszę w ogóle zmienić swój umysł. Czyli to nie może być tak, że ja będę tylko tolerował życie w wierze. Że ja będę w ogóle, no kurczę, jakoś się przemęczę. Ja je muszę pokochać. Ja muszę stać się pasjonatem życia w wierze, a nie w oglądaniu. Ja muszę wyeliminować to, że to życie w wierze jest czymś gorszym, no ale kurczę, Bóg to tak wymyślił. Że to w oglądaniu jest wyższe, bo tak jesteśmy wszyscy wychowani. I byliśmy, że to jest wyższe, to w wierze to jest takie, no nie wiadomo jakie, takie... A nagle zmienić perspektywę. Stosuję Boże narzędzia, coś ustanawiam, robię, tak? I jestem teraz przekonany, że to jest prawdą. Ja w to wierzę, zakładam, że mam, jestem spokojny, idę i się cieszę z tego w ogóle. Chociaż jeszcze nie widzę, ale się cieszę z tego. Cieszę się z tego. Ja sobie musiałem porobić trochę operacji na głowie. Bo to się nie dzieje tak. To się nie dzieje tak. Ale je porobiłem. I teraz zobaczcie, jeśli jesteśmy pasjonatami królestwa, to musimy być też pasjonatami zasad tego królestwa. Bo inaczej to jest jeden wielki slogan. Pasjonaci zasad tego królestwa, tak? No a jedna z nich mówi, tak, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jesteśmy pasjonatami tego w ogóle? Jak podchodzicie do tematu wiary? Czy jesteś najarany? Budzisz się w ogóle? Nie będę dzisiaj widział w ogóle, ale mam to w ogóle. Jestem najarany tym w ogóle. Cieszę się, mam to. Jak dziecko, jak psychol. No psychol. No weź, stań koło cywilizowanych ludzi w ogóle i powiedz im w taki sposób. No psychol. Się do niczego nie nadajesz. Pasjonat życia w wierze, pasjonat prawdy. Jakiś taki nieoszlifowany, taki dziwny. Nie chcę więcej mówić dzisiaj już na ten temat. Ale zależy mi bardzo na praktycznych ruchach i praktycznych krokach. Weźcie te kartki. Popatrzcie. Pokopcie w tych tematach. Dookreślcie to. To wy wiecie, komu z was sprawiało dzisiaj problem zdefiniowanie tej pasji. Kto z was miał taką myśl, napisze szerzenie Królestwa Bożego, bo może będą to oceniać, a ja nie wiem. Nie zostań w tym miejscu. Nie zostań w tym miejscu, szerzenie Królestwa Bożego. To jest czas, ale jak? Jak? Bo ja nie zakładam, że napiszesz coś, co jest niezwiązane z szerzeniem Królestwa Bożego. Ale jak? I jaki jesteś? Poglądaj się w tym. Możesz sobie poorać to poletko w tej komorze. Czy ta pasja to rzeczywiście jest pasja? Czy tak chcesz? Czy tak chcesz? Wiecie, ja powiedziałem wcześniej, że pasja się staje jedno z człowiekiem. Wam jeszcze tak na koniec. Nawet jak człowiek próbuje zgubić pasję, to mu kurczę jest z tym ciężko. Mi się przypomina. To ja mówiłem do Boga, że decyduję się całym życiem w ogóle
służyć Tobie. Doświadczam w ogóle rzeczy, których nie doświadczałem nigdy. Jestem, mówię, wolny w ogóle, jestem w ogóle... Chcę to nieść. I przyszedł taki moment w 2017, przełom czy 18, że przemodelowałem wszystko, jeśli chodzi o sprawy takie zawodowe. Pamiętam, dostałem taki kontakt na 3 miesiące i ja w ogóle zacząłem się troszczyć. Może nie jakoś tak spektakularnie, ale zacząłem myśleć o tym, a co po tych 3 miesiącach. I takie myśli mnie w ogóle, one się we mnie kłębiły, bo je wpuściłem. I wiadomo, i one zaczynają człowieka dominować. I teraz, wiecie, ja nienawidzę hipokryzji. Przede wszystkim sam do siebie. I jestem człowiekiem, który wie, jak chce żyć, a teraz chodzi i myśli o tym, co będzie za 3 miesiące. Kontra słowu, grzeszę, bo jest napisane, nie troszcz się. Masz robotę? Masz co jeść? To czego teraz cały swój potencjał koncentrujesz, a co za 3 miesiące? Tak, strategia to strategia, ale wiecie, o czym mówię, to jest coś zupełnie innego. I to powoduje, że idę w Gdyni z Julitą, ale z drugiej strony jestem zadeklarowany, co chcę robić. Widzę ludzi, masę. I to Święty mi pokazuje ich i mówi, co o nich myślisz? A ja w ogóle wiem, że to on. I wiem, że skręciłem. I mówię w ogóle, tak szczerze, to w 90% to oni przeszkadzają teraz. Przeszkadzają mi teraz. I w ogóle, i wraca ta świadomość, ale w ogóle stop. Stop. Ja tak nie chcę żyć. Ja tak nie będę żył. Ja nie tak zdecydowałem. A ja wcale nie byłem z tym w ogóle, wiecie, szczęśliwy, tak? I przyszło opamiętanie i przyszła też, wiecie, jakby przewartościowanie. Powiedział, absolutnie. Pewnych myśli nie wpuszczę nigdy. Ja jestem człowiekiem w ogóle, który będzie żył i będzie w 100% skoncentrowany na swojej pasji. To jest praktyka życia. Praktyka życia. I chodzi o to, żeby tak naprawdę w tej komorze przeorać ten temat. Przeorać. Amen.